No tutaj Olivia musi naprawdę troszeczkę z rozmysłem przeprowadzać akcję. Co prawda jest to jej kategoria troszeczkę niższa. Wiele pojedynków stoczyła wadze 80 kg, wadze półciężkiej. Bardzo ładnie, prawy, proszę. Myślę, że tutaj Olivia troszeczkę zbyt nerwowo podeszła do tego pojedynku. Bardzo ładnie wchodzi prawy, prosty, bezpośredni. No, mańkuta to jest lekarstwo naprawdę nie do podrobienia i tutaj ten cios. Sprytnie tutaj Trybalowa wymknęła się z zagrożenia. Dobre doły, bardzo ładnie. Koniec pierwszej rundy. Bez problemu, myślę, tutaj dla Olivii Toborek była stroną taką prącą do przodu, troszeczkę może zbyt krótkie ciosy, ale myślę, że tutaj trener Tomasz Dylak coś podpowie ciekawego i uskuteczni boks w dystansie. No jeszcze tutaj trzeba o jednej sprawie pomyśleć, z racji powiedzmy tam jakichś kilogramów, które Olivia zgubiła. Ważną sprawą jest jej kondycja na tak intensywne boksy przez 3 rundy. Rozpoczęła się już, prawda, zdecydowana ofensywa w wykonaniu Olivii Toborek.
Widać, że te ciosy na dół robią wrażenie na Triebelowej. No, Oliwii nigdy nie brakowało serca do pojedynku. Ale też trzeba zabezpieczyć głowę, bo tam Triebelowa bardzo chce na pewno się dostać. Dobra akcja Triebelowej. Koniec drugiej rundy. Tutaj już zdecydowana przewaga naszej zawodniczki. Ciężko opadła na stołeczek w narożniku, ale myślę, że tutaj troszkę wiaterku by się przydało. Nie wiem, coś tam trenerzy Nie wiem, czy ja tam dobrze widziałem tą punktację, ale jeżeli pan z Anglii punktuje na czerwonego narożnika, to troszeczkę mi tutaj... Kapitalny prawy teraz Oliwii, tutaj był szał naprawdę, mówiąc popularnie, w samą dychę, no. I te ciosy proste też robią swoje, świetnie, prawy na górę, lewy na dół, to jest to.
świetny pojedynek zaserwowaliśmy w ostatniej odsłonie dzisiejszej serii popołudniowej i porannej, bo w zasadzie jest jedna od 15. Jeszcze ostatnie sekundy. Koniec pojedynku naprawdę godnego, powiedzmy, finału dzisiejszej serii. Emocji było co niemiara. Za moment werdykt sędziowski. Panie i panowie, ladies and gentlemen, the last round in this session, we have a split decision, the winning all points. Boxers from the blue corner, Olivia Zaboy.